Zrobiliśmy ten spektakl na 90. rocznicę wypadków marcowych. Wiedziałyśmy, że to jest bardzo ważne, żeby po pierwsze przypomnieć o tym, że coś takiego, coś tak haniebnego było w historii Polski. A po drugie wiedziałyśmy, że urosło wiele pokoleń, które naprawdę nie mają o tym zielonego pojęcia, że w programie szkół nie ma w ogóle tego tematu. Zrobiłyśmy to dlatego, że też uważałyśmy i tak pani Magda postanowiła zakończyć spektakl materiałami z narodowych wystąpień bojówkarzy na Marszu Niepodległości, że temat wygnania, wykluczenia, nietolerancji wraca, jest nagle bardzo aktualny. I to przedstawienie jest nie tylko historyczne, ale niestety coraz bardziej aktualne i współczesne. No i przede wszystkim, że znalazłyśmy materiał, nad którym mogłyśmy pracować, czyli książkę Sabiny Baral właśnie pod tytułem Zapiski z wygnania. Dziewczyna 20-letnia musi wyjechać z rodzicami, prostymi, miłymi rzemieślnikami, niebogatymi ludźmi, wyrzucona z Uniwersytetu Wrocławskiego i zacząć życie z doświadczonymi bardzo po Holokauście rodzicami od początku i jedzie przez Wiedeń, przez Rzym, przez Włochy, potem docierają do Detroit, zaczynają nowe życie. Rodzice zostają ciągle w jakimś takim, w takiej traumie językowej, bo nigdy nie są u siebie. Ona oczywiście robi karierę. Dzisiaj ta sytuacja pani Baral jest nadzwyczajna, jest po prostu człowiekiem, kobietą sukcesu, ale jest to po prostu manifest, czy prośba, czy jak to nazwać, no taka opowieść o tym, że nikt nie ma prawa decydować o to, kim kto jest, jak się ktoś czuje. Ona się urodziła w Polsce, Polska była jej ojczyzną i jej rodziców i nagle zostali wygnani. Wyszli bez niczego, bez pieniędzy, bez historii, bez niczego. Nawet zabraniano zabierać zdjęć sprzed 1945 roku, czyli wszyscy ci, którzy zginęli w Holokauście, nie mogli wywieźć tych zdjęć. Znaczy, to jest spektakl, który opowiada w detalach o tym, jak wyglądało to wygnanie. Po marcu 1968 roku, dzisiaj akurat jest 54. rocznica, 8 marca. Oczywiście to jest też i dla publiczności egzamin, musi siedzieć w maskach, to nie jest łatwe, ale na szczęście myślę, że pozycja Krysi jest na tyle wybitna po prostu, że ludzie z różnych miast przyjeżdżają, żeby... Ale ja myślę, że przede wszystkim ten spektakl zyskał sobie renomę w Polsce. Dostał nagrodę na 14 czy 15 najważniejszych festiwalach teatralnych w tym kraju. I jest doceniony i przez krytykę, i przez widzów. I myślę, że mam nadzieję, że będziemy grać ten spektakl jeszcze jakiś czas, bo jest naprawdę ważniejszy niż to, co ten zawód, teatr, wszystko, życie, on wszystko jest naprawdę ważny. To jest dużo więcej niż teatr i dużo więcej niż role. I bardzo ważne, że jest muzyka na żywo, piękne pieśni, piosenki i grają wybitni muzycy pod dyrekcją Janusza Bogackiego.